Zawodnik suwalskiego klubu karate Kyokushin Michał Karpowicz wrócił z Mistrzostw Polski Seniorów w karate Kyokushin Seniorów w kategorii kata z brązem na szyi. Suwalski klub karate Kyokushin wystawił dwóch zawodników, Michała Karpowicza i Damiana Biłbaka. Wróciliśmy z jednym medalem i tak można powiedzieć, a tylko brązowy medal, prawda, tylko trzecie miejsce i brązowy medal i tylko jeden medal na czterech zawodników, ale jest to cenny medal, bo jest to medal seniorski, czyli można powiedzieć, że wiadomo, że w Polsce są to najwyższe trofea, jakie można zdobyć dla zawodnika. Tym bardziej dla Michała jest to bardzo ważny medal, ponieważ po raz pierwszy zdobył właśnie w swojej historii zawodniczej medal na seniorach, jak też i w naszym klubie też jest to pierwszy medal seniorski w kata, bo mieliśmy już medale seniorskie w kumite, no ja kiedyś to zapoczątkowałem pierwszy, prawda? Potem moi zawodnicy już zaczęli to odnosić, te sukcesy. Wcześniej właśnie w tym roku już Damian i Daniel Biłbak zdobyli medale w kumite w seniorach i to jest super sprawa. A teraz właśnie dołożył do tego medal Michał brązowy w kata seniorskim i po raz pierwszy właśnie w historii, czyli jest to cenny medal. Drugi z zawodników startujących w kata, Damian Biłbak, zajął piąte miejsce. Jak na pierwszy start to też uważam bardzo dobrze, bo do finału wchodzi tylko 8 zawodników, czyli nasza dwójka weszła do finału i tam pokazała, że potrafi już rywalizować z seniorami właśnie. W Lublinie oprócz mistrzostw seniorów odbyły się też Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Po raz pierwszy na macie w randze tej imprezy stanęli Kacper Sawicki i Piotr Barwicki. Nasi juniorzy mieli mniej szczęścia i z zawodu wrócili bez medali. Ale jak podkreśla trener Marek Krypcio, ich walki były wyrównane. 7 naszych zawodników przygotowuje się teraz do Mistrzostw Europy Młodzieżowców i Kadetów, które odbędą się 11 listopada. Do Karpowicza, Damiana Biłbaka, Sawickiego i Barwickiego dołączą młodzieżowiec, brat bliźniak Damiana, Daniel Biłbak oraz kadeci Aleksandra Rybacka i Aleksander Konikowski. Zawodnicy znajdują się właśnie w połowie cyklu treningowego do tych zawodów. No, zawodnicy są po prostu, mówiąc krótko, przemęczeni. To było też widać właśnie w walkach, że właśnie ich mięśnie nie pracują jeszcze takie powinni, że ta walka była troszeczkę ociężała i to przemęczenie było widać na macie. Czyli dla nich najważniejsze to jest to, że wystartowali. Dla mnie jako trenera było ważne, żeby właśnie psychicznie poradzili sobie z tymi walkami. Udało się, walczyli do końca, nie poddali się. To jest najważniejsze. No i mam nadzieję, że dzięki temu właśnie wystąpią lepiej na mistrzostwach Europy.